który był jego ofiarą. Sprawa zabójstwa na Jasnej Górze w Częstochowie z 1910 roku, z początku, przepraszam, 13 roku, z początku XX wieku, no była sensacyjna i właściwie na terenie wszystkich zaborów i nie tylko, bo pewne wiadomości dotarły nawet do Ameryki Północnej, do Stanów Zjednoczonych. I jak Państwo zapewne wiecie, zakonnik Damazy zamordował Wacława Ewarysta Macocha w celi zakonnej na Jasnej Górze, męża swojej kochanki, która nazywała się Helena Krzyżanowska, i od tego czasu no, zaczęły pokazywać się, szczególnie w prasie, a później w wydawnictwach książkowych, pewne informacje na temat i Kacpra Damazego, i Wacława Ewarysta Mazurów. Ja o sprawie dowiedziałem się bardzo późno, bo w naszej rodzinie prawie wcale na ten temat się nie rozmawiało. Jedyne rzeczy, które bardzo wcześnie usłyszałem, mając kilkanaście lat, to były takie, że ojciec mi kiedyś mój powiedział, że dziadek strasznie się, za przeproszeniem, wkurzał, jak ludzie zaczepiali go i mówił o Macoch z Jasnej Góry. No a że dziadek był trochę nerwowy, no to czasami dochodziło do różnego rodzaju utarczek i nawet i huksańców. No i to było właściwie wszystko, ale poza w naszej rodzinie i ten Damazy, i ten zamordowany Wacław, nikt nie potrafił mi powiedzieć. Dopiero kiedy kilkanaście lat temu zacząłem zajmować się genealogią rodzinną, no zacząłem tymi różnymi ścieżkami chodzić. Początkowo było to bardzo, bardzo trudne, ale po pewnym czasie, kiedy dostęp do materiałów poprzez internet był coraz lepszy, no to sprawa zaczynała się rozwijać. I w związku z czym, no, chciałbym przedstawić bohaterów tej prelekcji. Od lewej strony Damazy, czyli Kacper Macoch, Helena Krzyżanowska po środku i Wacław Macoch. Jest to zdjęcie z ówczesnej prasy i przechowywane to zdjęcie jest prawdopodobnie też oryginalne w Piotrkowie Trybunalskim. Tak mi się coś wydaje, nie jestem pewien. No a jakie są fakty? No fakty są takie. Damazy, którego imię zakonny, morderca. Kacper Macoch urodził się 22 grudnia 1871 roku w Lipiu. Był synem Pawła, owczarza w dworze Lipie, i Marianny z Szymonów. Zmarł 6 września 1916 roku w Piotrkowie Trybunalskim w więzieniu. Tu od razu o pewnej rzeczy chciałbym wspomnieć, że tej daty śmierci no nie mogłem przez długi czas ustalić. Bo wszystkie materiały, które spotykałem, podawały, że zmarł we wrześniu, ale którego nigdzie nikt nic nie wiedział. No ale w końcu mówię, ktoś musi wiedzieć. Napisałem do Piotrkowa Trybunalskiego, do Archiwum Państwowego,
No i się okazało, że w ciągu dwóch dni dostałem audycję. Ja Państwu pokażę ten audycję, jak to wygląda, bo on jest dosyć ciekawy. To jest takie kuriozum. A jakie to opowiem, jak do niego dojść. Drugą osobą, o której tu trzeba powiedzieć, jest Helena Katarzyna Krzyżanowska, urodzona 25 listopada 1882 w Drzewicy, córka Mikołaja, który był naczelnikiem pocztowej stacji Drzewica, i Teofili z Kowaleckich. Co ciekawe, urodzenie zgłoszone zostało dopiero 13 września 1888 roku i w tym dniu Helena została ochrzczona. Data śmierci jest nieznana. Wraz z nią w tymże dniu, tego 13 września 1888 roku, zostało wpisane jej rodzeństwo także do ksiąg. Także nie na bieżąco były wpisywane, tylko po jakimś czasie. I to jest znowuż taka ciekawostka. Ja podejrzewam, że tu chodziło o to, że on był kolejarzem i w związku z czym nie zawsze był przez te lata tym naczelnikiem siedzącym w jednym miejscu, a przemieszczał się. I stąd te wszystkie zgłoszenia dzieci były później, jak to się mówi, do kupy. Trzeci bohater naszej opowieści to Wacław Ewarist Maco, urodzony 30 czerwca 1885 w Dankowie, syn Rocha, który był organistą w parafii dankowskiej, ale jednocześnie był też wójtem gminy Lipie. Matką jego była Józefa z Widerów. Zmarł. I tutaj znowuż jest historia tego rodzaju. Też nie jest nigdzie ustalona dokładna data. Czy 23, czy 24, ja tu chyba błąd zrobiłem. Nie marca, tylko lipca. To powinno być lipca. Tak, to jest błąd. Moja wina. Więc w Częstochowie. Wiadomo, że zginął w Częstochowie na Jasnej Górze, ale ta data 23 czy 24 jest absolutnie niepewna, bo akt zgonu został dopiero ustalony i zapisany, kiedy stwierdzono, że ciało znalezione w odnodze warty było rzeczywiście ciałem Wacława Ewarysta Maco. No i praktycznie rzecz biorąc, jakbyśmy teraz spojrzeli na to, kim był Kacper, że był synem Pawła, a Wacław był synem Rocha, no to by byłoby tylko trzeba porównać, czy Paweł i Roch to byli bracia, czy nie bracia. Otóż okazuje się, że to nie byli bracia. Różniło ich jedno pokolenie. To znaczy, Roch był o pokolenie niżej, aniżeli Paweł. I to tyle o naszych bohaterach. Jeszcze chciałbym jako ciekawostkę przedstawić jedną rzecz, mianowicie kiedy przeglądałem akta dwóch parafii, szczególnie dwóch parafii, tam większe ilości występowały, ale przede wszystkim Danków i Parzyniepy. Szczególnie Danków mnie umęczył ze względu na 30-letnie ponad, no w cudzysłowie powiem, panowanie proboszcza o nazwisku imieniu Antoni Gibasiewicz. No płakać mi się czasami chciało, jak ten facet potrafił jedną i tą samą osobę w odstępie roku czy dwóch lat zapisać
z innym nazwiskiem. I to było nagminne. I to było nagminne. Takie strzały tam robił, że trzeba było się naprawdę dużo nagimnastykować, żeby co to za osoba jest. No i proszę spojrzeć na tą twórczość. Macoskowa, Macoscak, Macoch, bardzo wcześnie, bo 1724 już ta forma się pojawia. Macoszek, Maciosek, Macoszek, Macosek, Maczoszek, Maczoch, Maczochówka czy Maczochowka, Maczoska i Macioch. I to wszystko odnosi się do osób z gałęzi macowa. To wszystko są macochy, jak to my mówimy. No o etymologii nazwiska za dużo nie znalazłem, ale jedno z ciekawszych to jest takie, wywodzące się z tego, że macoch to mąż macochy, czyli matki zastępczej niejako, ale gdzieś wyszperałem, że w staropolskim słowo macoch oznaczało opiekun. I ta forma mi bardzo do tego mojego nazwiska pasuje, bo ja się czuję też takim opiekunem wielu, wielu spraw. Idźmy dalej. Wacław, czyli ofiara morderstwa. No, fajnie facet wygląda, ale charakterek miał niezły. No, chciwość, szantaże, to była jego cecha. Wacław był urzędnikiem pocztowym i, jak wcześniej mówiłem, urodził się w Bankowie, był synem Rocha Macocha i to jest jego akt urodzenia, nie za bardzo jest wyraźny, ale napisany jest w języku rosyjskim. Ciekawostką jest to, że z lewej strony na dole widnieje podpis jego ojca, czyli Rocha Macocha. Pisał on, właśnie pisał i w adnotacji jest rzadko spotykana historia, bo tam taka sztampa była, że podpisany przeze mnie, bo reszta była niepiśmienna. No, a tu jest napisane, podpisany przeze mnie i ojca dziecka i wymienione jest imię i nazwisko. To jest znowu taka z ciekawostek, jeśli chodzi o Wacława i o akta. To, co teraz, to jest akt urodzenia ojca Wacława Rocha Macocha. I tu musiałbym Państwu kilka słów znowuż powiedzieć o tym roku. To znaczy, ja już wspomniałem, że był organistą, był w Dankowie, w kościele dankowskim, był jednocześnie też wójtem w gminie Lipie. No i jak widać, z tego dowody są, że był człowiekiem piśmiennym. No i on prowadził właśnie jako organista akta stanu cywilnego w parafii dankowskiej w tym czasie, kiedy był organistą. Roch Macoch był synem Józefa Macocha i Franciszki Orzełek. Jego żoną była Józefa Widera i z lewej strony Państwo macie jego dzieci. I występuje tutaj Wacław na przedostatnim miejscu. Z tym, że od razu chciałbym też jeszcze wspomnieć, że Roch Macoch był organistą nie tylko w parafii dankowskiej, ale wcześniej był
organistą w Staroksiewicach. No, niedaleko Staroksiewicy od Dankowa. No, jak widzimy, tych dzieciaków było sporo. I Józef Macoch, od razu chciałbym tutaj powiedzieć, to jest najstarszy brat mojego pradziadka Teofila Macocha. I tu się schodzą moje linie i Wacława jako ofiary morderstwa. A więc Józef i Teofil to byli bracia. Z tym, że mój pradziadek Teofil był najmłodszym ze wszystkich rodzeństw. I to jest akt urodzenia Józefa, zapisany po polsku, podpisany przez tego nieszczęsnego mojego prześladującego mnie Antoniego Wibasiewicza. No, ale trzeba było to przemówić. No i teraz chciałbym iść dalej. Mamy tutaj Józefa, który był ojcem Rocha, i mojego dziadka Teofila. Oni byli synami Macocha Jakuba i Małgorzaty Kuśmiewej. Natomiast ciekawszą sprawą jest sprawa ich rodziców. Mianowicie jest Macoch Wojciech. Ja oznaczonego mam go tutaj jako jedynkę, czy dwójkę? Dwójkę. Jako dwójkę, czyli musi być jeszcze młodszy od niego, który zmarł. I nadano imię następnemu synowi też Wojciech. Natomiast wielką zagadką dla mnie jest do dzisiejszego dnia jego żona Justyna Rybak, która praktycznie biorąc jest dla mnie bardzo tajemniczą osobą, bo występuje raz w dokumentach urodzeń dzieci Wojciecha i Justyny jako Rybak, a raz jako Florczyk. I co jest bardzo ciekawego, że nie znalazłem ani aktu urodzenia, ani aktu chrztu, ani Justyny Rybak, ani Justyny Florczyk. Nie ma. I to w tym momencie ślad mi się urywa. Ale jeżeli przejdziemy dalej do Wojciecha, to jest dosyć ciekawa historia. Mianowicie tu jest akt urodzenia Jakuba, czyli mojego pradziadka. I proszę zwrócić uwagę, że jest synem Wojciecha Maciocha, Macioch, i Justyny Rybakowskiej. I tu występuje, Józef nie był najstarszym, przepraszam, Jakub nie był najstarszym synem. Było młodsze rodzeństwo, ale też występuje tam Justyna Rybak. Rybakowska, Rybakówna, też zapisana. Proszę? Rybakówna. Czy Rybakówka, też tak jest zapisane. I no ale w kolejnych aktach występuje już jako, ja jeszcze do nich wrócę, jako Florczyk. To jest Helena Krzyżanowska. Żona Wacława Ewarysta Macocha, kochanka Dana Zygo, który ją utrzymywał, wynajmował im mieszkanie w Warszawie. No, wiele różnych rzeczy na jego temat i jej temat opowiadano, opisano. W większości są to sprawy, które są znane wszystkim. No, brzydką kobietą nie było, nie można powiedzieć. Urodę jakąś ciekawą swoją ma. No i wcale się nie dziwię, że
na bazy, który no, za kobietami się rozglądał, no, zainteresował się nią. No i tutaj wracam do aktu urodzenia Heleny, o którym już wcześniej mówiłem, że obok tego aktu były też spisane jako kolejne, jeden po drugim, pozostałe dzieci tego małżeństwa. I wszystkie w jednym roku, chociaż w różnych latach urodzone. I to jest tłumaczenie aktu urodzenia. Bo akt zapisany po rosyjsku. I zwróciłem uwagę na to, że chrzest odbył się w dniu zapisania, czyli 13 września 1888 roku, a urodziła się Katarzyna dużo wcześniej. 25 listopada 1882 roku, czyli jest różnica 6 lat, aż jeśli chodzi o wpisanie do ksiąg. Czyli znowuż ciekawostka. No, tu jest największa ciekawostka, jeśli chodzi o Wacława i Helenę. To jest akt małżeństwa, sporządzony w jednej z parafii warszawskich. I co jest tutaj ciekawego w tym? Ciekawą rzeczą jest to, jak przejdziemy do tłumaczenia, do nowego tłumaczenia chciałbym przejść, że jest tutaj dosyć ciekawa adnotacja. Że arcybiskup metropolita warszawski w dniu 25 maja tego roku, w którym ślub został udzielony, zapisany jest numer, wydał zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego w związku z pewną kolizją, ona się nazywa przeszkoda, no, na końcu języka mam, proszę mi podpowiedzieć. Proszę? Kaloniczna? Tak. To znaczy, tam jest chyba wymienione pokrewieństwo drugiego stopnia. I teraz tak. No, najlepiej byłoby dotrzeć, czego nie zrobiłem, bo nie miałem możliwości, do alegat z tej parafii, które są w archiwum diecezjalnym warszawskim. Do nich tam nie dotarłem. Drugie pytanie, czy one rzeczywiście tam są? Bo okazało się, że zarówno akt zgonu Kacpra Macopa, to jest ciekawa dosyć historia, jak i akt małżeństwa Kacpra Macopa z Heleną Krzyżanowską zostały przez Damazego sfałszowane. I one były dowodem na rozprawie w Piotrkowie. I teraz nie mam zielonego pojęcia. Może jakiś ślad by się znalazło w archiwach sądowych w Piotrkowie, ale tam no, nie mam w tej chwili żadnych możliwości, żeby dotrzeć ze względu na odległość, bo mieszkam koło Rybnika. No a druga sprawa, no, emeryt nauczycielski, to wiadomo jakie ma możliwości finansowe. Także mnie by interesowało też, byłbym ciekaw, jak wygląda ten jeden i drugi dokument sfałszowany przez Kacpra.
Tym bardziej, że jak Państwo przeczytacie, to on udzielał ślubu tej paczki. Kacper Mazur, zakonnik Damazek, udzielał im ślubu. To znaczy, udzielał ślubu Helenie Macochowej, wdowej po Kacprze Macochu, czyli po sobie, wymyślił, ale on nie tylko on takie rzeczy wymyślał, bo ten jego, jeden z jego kolegów zakonnych zupełnie podobną historię wymyślił. I teraz nie wiadomo, czy Damazek był pierwszy, czy ten drugi był pierwszy. W każdym razie obaj zrobili ten sam myk, że uśmiercili się po to, żeby mieć dostęp do kochanek. No i tak to wyglądało, jeśli chodzi o to małżeństwo. Jakie są losy Heleny? Próbowałem znaleźć, ale znalazłem tylko dwie informacje, to znaczy, że urodziła dziecko, które było dzieckiem Damazego w więzieniu, ale nie jestem pewien tej informacji, i że miała odbywać karę na wysłaniu, ale tam nie dotarła. Czyli gdzie dziecko zostało adoptowane przez kogoś, też nie wiadomo przez kogo, a co z nią się stało, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie absolutnie nie ma żadnego śladu, jeśli chodzi o zgon, zarówno jeśli chodzi pod nazwiskiem Heleny Macochowej, jak Heleny Krzyżanowskiej, bo jakieś tam słuchy chodziły, że wróciła do panińskiego nazwiska. No i tak to z tym małżeństwem było. No nie nacieszyli się małżeństwem zbyt długo, bo tylko parę tygodni, około 6 tygodni. I Wacław skończył tak jak na tej fotografii. To jest wyłowione ciało w miejscowości Zawada, czy Zawady. Tak, tylko że z kolei w dokumencie, który jest napisany, jest w miejscowości Zawada. No, nie mam pojęcia. Bo tu jest miejsce Zawady na tej fotografii. Natomiast próbowałem też znaleźć w Ojcu Częstochowskim z tych lat, czy rzeczywiście tam gdzieś jakieś zdjęcia były. No niestety nie znalazłem. Wiele innych fotografii tam zdarzyło się, jeśli chodzi o sprawę zabójstwa na Jasnej Górze, ale tych zdjęć Wacława niestety tam nie było. To jest akt zgonu Wacława. Akt zgonu jest napisany po polsku i co jest bardzo ciekawego, to, że akt zgonu jest zapisany po chyba przeszło miesiącu od daty domniemanej śmierci Wacława. I mało tego, że został spisany na podstawie zeznania dwóch świadków, mianowicie strażników ziemskich, gminnych, i tu są podane ich nazwiska, i oświadczyli oni, że 26 lipca 1910, czyli dobrze mówiłem na początku, 10 do 13. O godzinie 5 rano we wsi Zawada znaleźli martwego Wacława Macocha. No oczywiście oni wtedy nie wiedzieli, że to jest Wacław Macoch, ale sprawa ruszyła
dopiero po przejęciu przez bardzo zdolnego śledczego, który przyjechał z Warszawy i poprzez dedukcję doszedł do tego, że ślad morderstwa prowadzi do celi na Lesnej Górze. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, że akt został sporządzony na podstawie prokuratora Piotrowskiego Okręgowego Sądu z 1 listopada 1913 roku. I jest podana numeracja. Podpisy świadków, podpisy sporządzającego, czyli znowuż następna ciekawostka dotycząca aktów macochów, gdzie coś występuje nie wtedy, co było. To jest kolejna taka sprawa. Ja zauważyłem jeszcze inną sprawę, mianowicie taką, że w dokumentach parafii dankowskiej, gdzie mówi się o przodkach Wacława i Kacpra, część z nich jest zakreślone ramką. Wniosek z tego taki, że ktoś musiał sobie to zaznaczać, grzebać i szukać. I ja podejrzewam, że chodziło tutaj o dokumenty, które szukały rodowodu Kacpra Macocha w celu sprawdzenia go, jak miał zostać zakonnikiem. Bo sprawdzano pochodzenie każdego kandydata na zakonnika. Ciekawostka znowuż. Wacław jest pochowany na cmentarzu katolickim w Kłomicach, po prawej stronie przy wejściu, i na grobie umieszczona jest tabliczka, to znaczy wtedy była umieszczona tabliczka w 1910 roku z napisem po rosyjsku Zjest Pachranieno Kieło Niezgasno w Muszczynie. Czyli większość z Państwa wie, że tu pochowano ciało nieznanego mężczyzny. Za pogrzeb Wacława Macocha w sobotę 12 listopada do naczelnika powiatu noworadomskiego, wójt gminy Zawady, i proszę zwrócić uwagę, że tu jest Zawady napisane, czyli błąd na pewno, nadesłał rachunek na rubli 15 za pogrzeb Wacława Macocha. I w Radtulce, czy w Radtulci, nie wiem, raporcie. Kurczę, też to jest napisane tam. Przepraszam, bo ja też wzrok mam dosyć słaby i jest wyraźnie inny. Proponuję, żeby wyegzekwować tę należność od rodziny zamordowanego. No, też ciekawa historia. No, ale ciekawe. No i to jest nasz bohater główny, Damazy Paul Lindbom. Kacper Macoch. Piękne zdjęcie w Warszawie jest zrobione u fotografa. No, swoim wyglądem budził zaufanie. To można było powiedzieć. Ale kupy na cztery bary. Akt urodzenia jego z parafii parzymieckiej. Urodził się w Lipiu. To jest akt urodzenia ojca Pawła Macocha. Paweł urodził się w Dankowie. I to jest akt zgonu Kacpra, ten, o którym już wspominałem, mianowicie, który uzyskałem z Archiwum Państwowego w Piotrkowie. I praktycznie od momentu, kiedy ja umieściłem ten akt zgonu w internecie, między innymi na stronie towarzystwa, w takim krótkim artykule,
No to od tego czasu w różnego rodzaju publikacjach zaczęła się ukazywać data śmierci, bo proszę zwrócić uwagę, że znowuż jest rzecz następująca, że akt zgonu został spisany prawie miesiąc po śmierci. I zgłosili tą śmierć strażnicy więziennej. No to było rytuałem, że strażnicy więzienni zgłaszali. Jest data pogrzebu wszędzie opisana w literaturze, ale niestety nigdzie nie było daty zgonu. No a teraz już jest. I to był Kacper. Tu jeszcze chciałbym wrócić do... Tutaj na tym zdjęciu mamy Pawła i jego żonę Mariannę, to są rodzice Kacpra. Kacper był jednym ze starszych dzieciaków. I tu jest Franciszek. O tym Franciszku też dosyć ciekawa historia była, bo to był pierwszy, któremu Kacper proponował Helenę Krzyżanowską za żonę. No ale ten synek miał wtedy 19 lat. Mało tego, no był dosyć cwany, bo zrobił wywiad nie tylko u siebie, ale i w Częstochowie. I to taki dosyć dobry wywiad. No i druga sprawa, że Kacper zastrzegał sobie, że nie może mieć żadnych pretensji po ślubie do Heleny, jak ona coś tam będzie chciała. No i Franciszek, jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, się wkurzył i powiedział bratu: nie interesuje mnie ta sprawa. No i tak się to skończyło. No ale wracam teraz do Marianny. Marianna miała czwórkę dzieci. Była służącą w gminie Lipie. To jest akt urodzenia Pawła, czyli ojca Kacpra. I tu w tym akcie jest zapisane, że Marianna jest niezamężna, ale jest nazwisko Macuch. I teraz ja się cały czas zastanawiałem nad taką rzeczą. Jeżeli zapisane jest niezamężna, to w niektórych aktach, jak robiłem indeksację Parzyniech i Dankowa, spotykałem się z sytuacjami, gdzie niezamężna znaczyła także taką kobietę, która miała męża i go nie ma. I teraz z Marianną właśnie jest taka historia, że nie wiadomo, czy to była panna i miała jako panna nie tylko Kacpra, ale jeszcze trzech innych synów i wszyscy tutaj ojcowie nie znali. I to jest właśnie to. Jan, który zmarł jako czteroletnie dziecko, Michał i jego potomkowie w tej gałęzi żyją do dzisiejszego dnia w Krzepicach i nie tylko. Część wyjechała w latach 30. na Wołyń, część wróciła. Ja z jednym potomków mam kontakt nawet. I co ciekawego w tym wszystkim, to, że ta rodzina Michała, ona w okolicach Dankowa i Lipia tam urzędowała. I Krzepice i tak dalej. Do dzisiejszego dnia Florianów, tamte tereny, to właśnie jest ta rodzina. I był Paweł i Wojciech. Po Wojciechu właściwie gdzieś zaginął ślad. Jest maleńki ślad w Wąsoszu, ale urywa się to wszystko i gdzieś pojawia mi się jeden ślad w rejonie Płocka. Ale to też taki niepewny. Także nie drążyłem tego.
ale wracam teraz do nawiasu. Ja ustaliłem tutaj mniej więcej datę urodzin Marianny na 1807 rok. Ale nie znalazłem ani urodzin, ani nie znalazłem daty śmierci. No nie ma, no przepadła kobieta, nie urodziła się nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie, ale miała czterech synów, nazywała się Mazur. No i nie ma aktu zgonu nigdzie, nie znalazłem. Ale proszę zwrócić uwagę na akt chrztu Marianny i teraz pytanie, czy to jest akt chrztu Marianny, czy nie Marianny. I tu mi, ja z jedną z pań tu rozmawiałem na temat wątków politycznych sprawy zabójstwa i zakonnika Kacpra Damazego i tu taki jakiś dziwny ślad mi się pojawia. Otóż ja nie wiem, czy to jest akt chrztu Marianny. W każdym razie jest tutaj rzecz następująca, że został ochrzczony i teraz tu jest przekreślone imię, ale pojawia się imię Wojciech i Justyna Rybakówka. I to jest rok 1807. Ale nazwisko tego Wojciecha wyskakuje mi tutaj Ropalow. Czysto polskie nazwisko, prawda? No i to jest właśnie ta zagadka, której nie potrafię rozwiązać. Czy to nie jest ten ślad? I czy to nie jest właśnie ta Marianna, która została ze względu na to, że matką była Justyna, nie została przez Wojciecha Macocha adoptowana? Nie wiem. To jest taka hipoteza, ale głowę bym sobie uciąć nie. I teraz mówiłem o Justynie, o matce Marianny. Proszę zwrócić uwagę, że śmierć zgłaszają synowie urodzeni przed 1807 rokiem. Jeden 1799, to jest mój pradziad Jakub, trzy razy pra, i Leon, który urodzony był w 1804 roku. I oni jako synowie, czyli wniosek z tego, że ta Justyna Macochowa, którą oni zgłosili, że zmarła, to była ich matka. A jeżeli to była ich matka, to była z domu Rybak. Natomiast od tego momentu, o którym ja mówię, 1804 roku, Justyna występuje jako Florczyk. No i też nie wiadomo, co jest grane. Ale znowuż jest ciekawostka, że przy aktach urodzeń są pewne zaznaczenia, pewne znaczki. Czyli znowuż można podejrzewać, że ktoś tym grzeba. Jak wygląda akt urodzenia Wojciecha, czyli ojca Marianny, o ile, jest dosyć ciekawe, że Wojciech był z bliźnią. Miał brata starszego bliźniaka Franciszka, a ojcem był Bartolomeusz, czyli Bartłomiej i Katarzyna. Ciekawostką jest tutaj to, że mam bardzo ciekawe dokumenty dotyczące Bartłomieja. Mianowicie poprzez pewne przypadkowe poznanie pewnych ludzi dostałem z niedostępnych ogólnie ksiąg grodzkich wieluńskich, które są przechowywane w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie,
zdjęcia, spisu majątków w Dankowie, czyli ilustracji. I w tej ilustracji Bartolomeusz, czyli Bartłomiej, występuje nie tylko on, bo tam jego brat jeszcze Tomasz występuje jako półrolnik i jest dokładnie opisane, co miał. Dokument jest fantastyczny, wspaniale napisany i to jest taka perełka w tym moim całym zbiorze dokumentów, które mam. A tych półrolników w tym Dankowie według tego spisu było czterech tylko. No i no, miał w dzierżawie no niedużo, tylko 18 hektarów. Tak to jest zapisane. Oczywiście ciekawe rzeczy, no co miał, że miał tam wołu, że ciekawostkę miał wóz bosy. I też się zastanawiałem długo, co to znaczy ten bosy wóz, co to jest za wóz. Się okazało, że to był z drewnianymi kołami bez obręczy metalowych. I dlatego się na niego mówiło bosy. No i że tam do dworu musieli składać między innymi kapłony, a wyhodowanie takiego kapłona, czyli wykastrowanego koguta, wcale nie było proste. Pół gęsi jakieś tam musieli dawać, ilość tam zboża określonego. No i oprócz tego też musieli płacić na utrzymanie drogi z Dankowa do Krakowa. Też ciekawostka. I to właśnie z tego dokumentu tam wynika. Także jak dotarłem do tego, to było coś fantastycznego. No i tutaj jest Wojciech i Justyna jako rodzice w dokumentach. I proszę zwrócić uwagę na te zakreślenia. Tu i jeszcze w kilku, paru innych dokumentach te zakreślenia odnośnie macochów są. Czyli to jest też takie jakieś dziwne. No i teraz, żeby podsumować całą sprawę. Wojciech i Justyna, jeżeli Justyna, Florczyk i Rybak to ta sama osoba, czyli Jakub i Marianna są rodzeństwem prawdziwym, a nie przyrodnim, bo tak by to trzeba było zrobić, no to Kacper jest w trzecim pokoleniu, a Wacław jest w czwartym pokoleniu. Czyli nie mógł być bratem stryjecznym, nie mógł być bratankiem, bo Kacper, Paweł i Goch nie byli braci. Co najwyżej można by było powiedzieć, że Paweł był wujem Rocha, a Kacper był wujem Wacława. No i dziękuję.